Rozpoczynamy święte Triduum Paschalne, wydarzenie męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Kluczem do właściwego przeżycia tego czasu jest słowo pamiątka. Nie oznacza ono sentymentalnego przywołania wydarzeń z przeszłości, lecz uobecnienie, czyli przeniesienie owoców Paschy Chrystusa do obecnej chwili. Święta liturgia jest Bożą przestrzenią ponad czasem, w której tu i teraz przeżywamy tak samo wydarzenie paschalne. Dziś zasiadamy z Panem Jezusem w Wieczerniku, aby w tajemnicy Eucharystii i kapłaństwa wejść w najświętszą ofiarę składaną Ojcu na odpuszczenie grzechów wszystkich ludzi, wszystkich czasów. Skruszonym sercem stańmy przed Panem Bogiem jako grzesznicy potrzebujący odkupienia i prośmy Go o łaskę przebaczenia. Chrystusa,
niech będą z wami. I z Duchem Twoim. Witam was bardzo serdecznie, drodzy parafianie, drodzy przyjaciele naszej parafii świętego Antoniego, którzy jesteście, mam nadzieję, przed ekranami komputerów, włączyliście internet. Rozpoczynamy tą mszą świętą, święty czas misteriów paschalnych, Triduum Paschalnego. Celebrujemy dzisiaj Wielki Czwartek. To Wielki Czwartek Pan Jezus ustanowił sakrament kapłaństwa i sakrament Eucharystii. Tej Eucharystii, za którą tak bardzo dzisiaj tęsknimy w tym okresie pandemii. I pragniemy modlić się dzisiaj w sposób szczególny za kapłanów, ponieważ jest to dzień imienin wszystkich kapłanów. Pragniemy przypomnieć sobie kapłanów, którzy byli proboszczami, którzy nas ochrzcili, przygotowali do pierwszej komunii świętej, do bierzmowania, błogosławili wasze związki małżeńskie. Przypominamy tych, którzy odeszli już do wieczności i tych żyjących. Ja odprawiam tę mszę świętą także za księdza Czesława Chmurzyńskiego i księdza Czesława Kolasę, którzy przez wiele lat służyli tak pięknie tej wspólnocie parafii świętego Antoniego. Na początku tej mszy świętej chcielibyśmy przeprosić Boga za wszystkie nasze ułomności, nieposłuszeństwa, nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przed Bogiem Najświętszą Marię Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Kyrie, Kyrie Jest cała twoja.
Wszechmogący wieczny Boże, obchodzimy pamiątkę Najświętszej Wieczerzy, podczas której Twój jednorodzony Syn, mając się wydać na śmierć, pozostawił Kościołowi nową wiekuistą ofiarę i ucztę swojej miłości. Spraw, abyśmy z tak wielkiego misterium czerpali pełnię miłości i życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi Wyjścia. Bóg powiedział do Mojżesza i Arona w ziemi egipskiej: miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem w roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: 10 dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśli by zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec jednoroczny. Wziąć możecie jagnię albo koźle. Będziecie go strzec aż do 14 dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka i pokropią nią od drzwia i progi domu, w którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, spożyją je z chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziołami. Tak zaś spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pospiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana. Tej nocy ja przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż do bydła, i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja, Pan. Krew będzie wam służyła do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską. Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia w tym dniu świętować będziecie na zawsze. Oto Słowo Boże. Bogu będzie dzięki. Kielich przymierza to krew Zbawiciela. Kielich przymierza to krew Zbawiciela. Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczy? Podniosę kielich zbawienia
i bez imienia Pana. Kielich przymierza, to krew Zbawiciela. Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego świętych. Jam sługa Twój, syn Twej służebnicy. Ty rozerwałeś moje kajdany. Kielich przymierza, to krew Zbawiciela. Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana. Wypełnimy śluby dla Pana przed całym Jego ludem. Kielich przymierza, to krew Zbawiciela. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazuję, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: to jest ciało moje za was wydane. Czynicie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć pańską głosicie, aż przyjdzie. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Chwała Tobie, Królu wieków. Chwała Tobie, Królu wieków. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Chwała Tobie, Królu wieków. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Było to przed świętem Paschy. Jezus, widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wziąć, widząc, że Ojciec dał mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz, ale później to będziesz wiedział. Rzekł do niego Piotr: nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie,
nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę. Powiedział do niego Jezus: wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział: nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i gdy znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umywam wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy bracia i siostry, drodzy parafianie, rozsiani w różnych miejscach naszej parafii, Oakwill, a może i Burlington, a może nawet i Mississauga, czy Toronto, czy Kaledonii, czy innych miejsc w naszym pięknym świecie. Ten czwartek jest dniem szczególnym. To święty dzień. To wielki czwartek. Dzień, tak jak powiedziałem na początku tej Eucharystii, dzień ustanowienia sakramentu kapłaństwa i Eucharystii, Komunii Świętej. Ale wcześniej Jezus w swej nieskończonej pokorze, tak jak przed chwilą słyszeliśmy w Ewangelii, umył nogi swoim uczniom. Dla Piotra, tego, który chwilę potem został namaszczony na pierwszego papieża, dla Piotra ten gest był tak szokującym, że aż wykrzyknął: Panie, nie Ty, ale ja muszę umyć Ci nogi. Niech ta scena pozostanie w naszym umyśle, wrócimy do niej za chwilę. Ja pragnę jako kapłan dziękować Bogu za wiele lat właśnie bycia kapłanem. A być kapłanem to przede wszystkim Eucharystia. Muszę powiedzieć, że lubię odprawiać mszę świętą, zwłaszcza w tym kościele. Jest mały, przytulny, przyjemny. Wiem, że teraz nie możecie być w tym kościele, ale miejmy nadzieję, te trudne, czarne chmury miną i za chwilę tutaj wrócicie wszyscy, że ten kościół może i nie tylko na górze, ale i na dole będzie pełen, a może i rozbudujemy. Lubię odprawiać mszę świętą każdego dnia, ale ta msza święta jest szczególną. Ponieważ, tak jak też powiedziałem, nie możemy zapomnieć o kapłanach, którzy tyle dobrego uczynili dla nas. Którzy nas ochrzcili, biskupi bierzmowali, błogosławili związek małżeński i byli wtedy, gdy byliście radośni na weselu i wtedy, kiedy płakaliście, idąc w kondukcie pogrzebowym. I wszyscy zapraszaliście kapłana do siebie, ażeby był w tych ważnych momentach waszego życia. Dlatego dzisiaj sprawuję tę mszę świętą. Tak jak mówicie, za Chrzestera I, księdza Czesława II, Kolasy, za wszystkich kapłanów, których spotkaliśmy na drodze naszego życia. Drodzy parafianie i przyjaciele, gdy się tak głębiej zastanowimy, jakie pytania dręczą dziś człowieka i świat, to może dojdziemy do wniosku, że nie zmieniły się one w całej historii ludzkości. Są to pytania fundamentalne. Kim jest Bóg i czym jest miłość prawdziwa? A niektórzy, zwłaszcza dzisiaj, wołają,
Gdzie jesteś, Boże, gdy cały świat dotyka ta pandemia? Kim jest Bóg? Dla niektórych to pytanie jest mgliste, niejasne. Zasłania je świat materialny i fałszywie rozumiana wolność. Jednak dla ludzi, którzy szukają czegoś więcej, którzy są w bliższej więzi z Bogiem, pytanie, kim jesteś, Boże, pozostanie jakże żywe. Jednak dla większości ludzi centralne jest to drugie pytanie. Czym jest miłość? Wielu nie interesuje się Bogiem, ale kogo nie interesowałaby miłość? Literatura, sztuka, teatr, film, muzyka, wszystko obraca się przecież wokół miłości. Wszystkie piosenki mówią prawie o miłości. Przeczuwamy, że miłość to jedyna ważna sprawa w życiu. W tym punkcie są zgodni wielcy mistycy Kościoła i wielcy autorzy powieści. Drodzy moi, my chrześcijanie nie musimy oddzielać tych dwóch pytań, bo wiemy, że istnieją i stanowią jedno. Bóg jest miłością. Święty Augustyn powie, że miłość jest konsekwencją poznania. To stwierdzenie odnosi się też do Boga, gdy kontemplujemy Boga, gdy wpatrujemy się w oblicze Chrystusa, choćby w oblicze Chrystusa rozpiętego tutaj na krzyżu w naszym Kościele, poznajemy Go przez Ewangelię, pozwalamy, by zapuszczał w naszym życiu swe korzenie, zaczynamy powoli rozumieć, czym jest miłość. I odwrotnie, gdy staramy się żyć miłością, czynić dobro, kochać naszych bliźnich, wtedy Bóg odsłania przed nami swe pogodne oblicze, gdzie miłość wzajemna i dobroć, jak śpiewamy w piosence, tam znajdziesz Boga żywego. Słyszeliśmy przed chwilą jeden z piękniejszych fragmentów Ewangelii Janowej. Poprzez obraz Jezusa umywającego nogi uczniom, święty Jan chce nam powiedzieć, kim jest Bóg i czym jest miłość. I chyba jakoś szczególnie dzisiaj, kiedy nie mamy tych 12 apostołów, nie mamy tych 20 mężczyzn, którzy mogliby usiąść przed ołtarzem i kapłan umywałby im nogi, to wtedy ta tęsknota jeszcze większa. Pamiętamy papieża, jak pochylał się nad tymi ludźmi zgromadzonymi w bazylice świętego Piotra, umywał nogi i całował te nogi różnych ludzi z całego świata. Uczymy się dziś, drodzy moi, Wielki Czwartek, że Bóg jest inny niż myślimy. Przede wszystkim Bóg jest ofiarny. Oddaje swoje życie za nas. Chce być pokarmem, napojem w naszej drodze do Ojca. Eucharystia, umywanie nóg mówią o Bogu to samo, ale w różny sposób. Bóg chce być naszym sługą w najbardziej radykalny sposób. Bóg klęka przed człowiekiem i umywa twoje nogi. Jezus opisuje Królestwo Boże w obrazie uczty weselnej, na której wszyscy zasiądziemy do stołu, a On sam będzie nam usługiwał. Bóg jest tym, który służy. Możecie to sobie wyobrazić? Nie łamie naszej wolności, nie zmusza do niczego, nie wymaga podporządkowania, nawet w tym trudnym czasie pandemii. Przeciwnie, prosi, by móc wszystko dla nas uczynić. Nie ma niczego, czego nie chciałby nam dać. Daje samego siebie do końca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. Drodzy moi, święty Jan w swojej Ewangelii często mówi o chwale Bożej. Już w pierwszym rozdziale pisze, oglądaliśmy Jego chwałę. Ta chwała Jezusa objawia się także na weselu w Kanie Galilejskiej, gdy Jezus czyni cud, służy w pokorze człowiekowi,
ale chwała Jezusa objawia się najpełniej w Jego godzinie, gdy Jezus cierpi na krzyżu, umiera na Golgocie. My zwykle kojarzymy chwałę ze czcią, władzą, prestiżem, sukcesem. Bóg nie. Jego chwała to chwała miłości. Bóg jest tak chwalebny, że całkowicie się wydał, całkowicie ofiarował samego siebie. Drodzy moi, w naszym społeczeństwie można dziś zauważyć taką wręcz modę na narzekanie. Narzekamy niemal na wszystko. I coraz częściej przedmiotem naszych narzekań, niestety, ale jest Bóg. Wszystko jest błędem Boga. Bóg jest odpowiedzialny za każde cierpienie i zło. Albo jest kimś tajemniczym, żyjącym poza naszym światem i nie troszczącym się o nas. Albo jest Bogiem bezbronnym, który nie potrafi zaingerować. Pewnie niektórzy winią Boga o tę pandemię. A przecież mają zakryte oczy i nie chcą widzieć i wiedzieć, że to, co się dzieje, to przecież dzieło samego człowieka. To człowiek człowiekowi przygotował ten los. Nie winmy za to Boga. Dzisiejsza liturgia pokazuje nam, że Bóg jest inny. Bóg chce nam służyć. Czy można oskarżać Boga, który czyni siebie pokarmem i napojem, który chce być tak blisko ciebie i mnie? Czy można oskarżać Boga ukrzyżowanego, jeżeli w jakimś stopniu zrozumiemy, że Bóg jest miłością i chce nam służyć? Możemy podjąć drugi krok. Pozwolić, by On nam usługiwał. W rzeczywistości często trudno nam przyjąć służbę od Boga. Mówimy, ale postępujemy jak Piotr. Nie, nie, nigdy nie będziesz mi nóg umywał. Nie chcemy być od Boga zależni. Wolimy radzić sobie sami. Dzisiaj ideałem staje się niezależność, fałszywie rozumiana wolność. Sami wiemy, co dla nas najlepsze. Sami rozumiemy istotę szczęścia i potrafimy najlepiej zrealizować siebie i swoje życie. Bóg nie jest nam potrzebny. Niestety, to, co się dziś dzieje na świecie, jest konsekwencją odrzucenia służby Boga. Jeżeli odrzuca się Boga, jeżeli odrzuca się Jego przykazania, to człowiek sam siebie uznaje za Boga. Sam zamyka drzwi kościołów, staje się samowystarczalny. W końcu zamyka sklepy, własne domy, przestrzenie kosztowania różnych przyjemności, ale o dziwo pseudoszpitali aborcyjnych się nie zamyka. Według słynnego show must go. Potrzebujemy świętych kapłanów. To wiemy dobrze. Tak często plujemy na nich. Gdy teraz wydarzył się cud wielkanocny i kardynał Pell w Australii został uniewinniony za te jego pseudo przewinienia pedofilskie, to cały świat powinien przeprosić tego ministra od finansów Watykanu. Wielką osobą. Ciekawe, czy tak się stanie. A przez lata oskarżano go. My Polacy mamy wielkiego kapłana, księdza Jerzego. Tylko 12 lat służył Kościołowi i ludziom. Jest nią oddanie się misji Jerzego, misji Chrystusa, Jego Ewangelii w sposób bezgraniczny, łącznie z oddaniem życia. Ksiądz Jerzy oddał swoje kapłaństwo ludziom najsłabszym, potrzebującym, prześladowanym, pozbawionym wszelkich praw. Obrał ten święty kapłan kapłaństwo służebne, tak jak Jezus, przepełnione miłosierdziem, także służbie ojczyźnie. Kapłaństwo księdza Jerzego wpisane jest bardzo mocno w polski wymiar patriotyzmu, czyli ukochania naszej ojczyzny. Kapłaństwo księdza Jerzego jest wzorem dla każdego kapłana, ale i dla
każdego Polaka i każdej Polki. Stając w obronie słabszych, pełniąc swoją służbę kapłańską, siłą rzeczy musiał stanąć przeciwko ówczesnej zbrodniczej władzy komunistycznej. Nie przestraszył się. Zdawał sobie sprawę, co to jest za władza i do czego ta władza jest zdolna. Podobnie dzisiaj. Bardzo słusznie ksiądz Jerzy zaliczany jest do wziętych z ludzi, dla ludzi poświęconych, aż do ofiary z życia. Postawa głębokiej wiary, zawierzenia Bogu, niezłomnej nadziei, niestosowania przemocy, a także konsekwencje społeczne tak wyznawanej, praktykowanej wiary doprowadziły jego święte kapłaństwo do ofiary z życia, do męczeństwa. Minęło tyle lat, a nie wiemy jak. Został zamordowany. I kto to uczynił? By móc duchowo wzrastać, drodzy moi, musimy jak ksiądz Jerzy, jak święty Piotr, zaakceptować służbę Boga, to znaczy pozwolić Mu działać i kochać, pozwolić Mu żyć w nas. Jeszcze ostatni krok, do którego prowadzi nas dzisiejsza Ewangelia. Tym krokiem jest nasze słuchanie Bogu. Bóg zrobił pierwszy krok. Teraz kolej na Ciebie. Musisz Ty zrobić swój krok. Uczniowie Jezusa, apostołowie są pierwszymi kapłanami, którzy kontynuują umywanie naszych nóg, czyli oczyszczanie nas z grzechów. Kontynuują także karmienie nas ciałem Jezusa. Tak trudne dzisiaj, ale ta tęsknota za Eucharystią niech was rośnie. Wielki Czwartek jest dniem kapłanów. Kiedy Jezus przemienił chleb, wino, swoje ciało i krew, powiedział: nie tylko bierzcie, ale także to czyńcie na moją pamiątkę. I te słowa dotyczą każdego z nas. Wszyscy, drodzy moi, jesteśmy wezwani, aby to czynić. Wszyscy jesteśmy wezwani, aby być jak Jezus, aby czynić jak Jezus, stawać się chlebem i winem dla tych, którzy są głodni, dla tych, którzy są spragnieni. Misterium Wielkiego Czwartku daje głęboki wgląd w istotę Boga i pozwala zrozumieć, czym jest prawdziwa miłość. Miłość prowadzi do ofiary, do krwi. W Betanii, w domu przyjaciół Jezusa, znajduje się dzisiaj przepiękne sanktuarium. Ci, którzy byli w Ziemi Świętej ostatnio, może pamiętają. I to sanktuarium nazywa się po prostu dom. A w nim jest mozaika przedstawiająca cudowną legendę związaną z ptakami ciernistych krzew. I ta legenda mówi, że kiedy matka wysiaduje pisklęta, samiec cały czas troszczy się o nią, zdobywając pokarm i umilając jej czas śpiewem. A gdy wyklują się młode, wyśpiewuje najpiękniejszą pieśń swojego życia, a potem przebija serce w ciernistych krzewach i umiera. Drodzy moi, ta legenda mówi o Jezusie, Bogu człowieku, który pozwolił przebić swe serce z miłości do Ciebie i do mnie. Ale mówi także o ludzkiej miłości. To, co najpiękniejsze i najcenniejsze, rodzi się w bólu, cierpieniu. Nie wiem, może w tej pandemii także. Nie ma miłości bez bólu i cierpienia. Miłość prawdziwa to nie szukanie siebie, ani cudowne uczucia, najpiękniej wyśpiewane czy zagrane w sztuce teatralnej. Prawdziwa miłość to przebijanie własnego ja, własnego egoizmu, to obumieranie sobie, oddawanie wszystkiego, co się posiada, temu, kogo się kocha. I na końcu, może to truizm, ale w tych czasach powszechnego odejścia od Boga i Eucharystii i Kościoła trzeba to powtórzyć może nawet 100 razy. Nie ma Kościoła bez Eucharystii. Nie ma Eucharystii bez kapłaństwa.
Nie ma kapłaństwa bez szlachetnych młodych ludzi, którzy odpowiedzą Chrystusowi na Jego zaproszenie: pójdź za mną. Na kapłaństwie i Eucharystii zbudowany jest Kościół, który właśnie dzisiaj w sposób szczególny czcimy, Jego kapłaństwo i Eucharystię. Może ten Kościół dzisiaj jest słaby i kruchy, ale nadchodzi wiosna Kościoła. Już w oddali słychać niebiańskie Alleluja. Podczas ostatniej wieczerzy Pan Jezus stawiał się do Ojca za swoimi uczniami. Włączmy nasze prośby, nasze intencje, te, które mamy w swoim sercu, w Jego Boże wołanie. Ojcze, spraw, aby chrześcijanie uczestniczący w Eucharystii zawsze łączyli swoje życie z ofiarą Pańską i podejmowali misję głoszenia światu dobrej nowiny o zbawieniu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ojcze, spraw, aby papież, biskupi, kapłani przy wsparciu diakonów i służby ołtarza z największą gorliwością i pobożnością składali najświętszą ofiarę na odpuszczenie grzechów wszystkich ludzi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ojcze, spraw, aby prześladowani chrześcijanie łączyli swoje życie z męką Chrystusa i w ten sposób przyczyniali się do uświęcenia ludzi w świecie i wzrostu Kościoła. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ojcze, spraw, aby ci, którzy nie mogą przystępować do Komunii Świętej, odczuli głód pokarmu nieśmiertelności, podjęli trud nawrócenia i odrzucili z Twoją pomocą to, co ich oddziela od sakramentów. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ojcze, spraw, aby zmarli, którzy przyjmowali ciało i krew Chrystusa, mogli znaleźć się na uczcie zbawionych w niebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ojcze, spraw, aby każdorazowe uczestnictwo we mszy świętej i przyjmowanie Komunii Świętej owocowało w nas wzrostem wiary w eucharystyczną obecność Chrystusa i ofiarną miłością do naszych bliźnich. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o wszystkich pracowników służby zdrowia, aby zwłaszcza w tych dniach poświęcali swój cenny czas i poświęcają go. I nie tylko swój cenny czas, ale również często swoje zdrowie, aby ratować nasze. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Te wypowiedziane prośby, modlitwy, a także te, które są głęboko w naszych sercach, chcieli przyjąć, miłosierny Boże, który jesteś w niebie, przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Pan Wieczernik przygotował swój, zaprasza lud. Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół. Przyjdźcie z ulic i opłotków, bowiem mija czas. Przyjdźcie chorzy i ubodzy, Pan uzdrowi was. A
Pan wieczernik przygotował swój zaprasza lud. Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół. Każdy człowiek w domu pańskim swoje miejsce ma. Niech nikogo w nim nie braknie, uczta pańska trwa. Pan wieczernik przygotował swój zaprasza lud. Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół. Módl ci się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na grzech nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, daj nam godnie uczestniczyć w świętych obrzędach, ilekroć bowiem sprawujemy pamiątkę ofiary Chrystusa, spełnia się dzieło naszego odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami i z duchem twoim, górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On sam jako prawdziwy i wieczny kapłan, ustanawiając obrzęd wiekuistej ofiary, pierwszy się Tobie oddał w zbawczej ofierze i nam polecił składać na swoją pamiątkę. Jego ciało za nas wydane umacnia nas, gdy je spożywamy, a krew za nas wylana obmywa nas, gdy ją pijemy. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień, w którym nasz Pan Jezus Chrystus został za nas wydany. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha,
aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia, i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Douglasem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Antonim, naszym patronem, świętym Wincentym Palotim, błogosławioną Elżbietą Sanną, świętym Rochem, specjalistą od wszelkich zarazy, i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu
pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Panie Jezu Chryste, niech przyjmijcie ciała na krwi Twojej. Nie ściągnij na mnie braku potępienia, lecz dzięki Twemu miłosierdziu niech mi chroni oraz skutecznie leczy. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, byś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Tyś za nas życie swe na krzyżu oddał, a w znaku chleba z nami pozostałeś i dla nas zawsze masz otwarte serce, bo Ty do końca nas umiłowałeś. Panie dobry, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy posileni na doczesnej uczcie Twojego Syna,
zasłużyli na pełne uczestnictwo w uczcie niebieskiej przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Za chwilę będzie przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ołtarza wystawienia tu w naszym kościele. Też w ciszy będzie adoracja Jezusa ukrytego w Eucharystii. A z ogłoszeń parafialnych jutro Wielki Piątek, nazywany tak pięknie tutaj w Kanadzie Good Friday, dobrym piątkiem, ponieważ zawisło zbawienie świata na krzyżu i dzięki tej cudownej śmierci mamy zbawienie. Jutro o godzinie 15 liturgia wielkopiątkowa, adoracja krzyża, czytania i dalej będziemy adorować krzyż. O godzinie 18 będzie droga krzyżowa, a w sobotę, Wielką Sobotę, Wielka Liturgia Paschalna o godzinie 20. O godzinie 20 ze wszystkich tych naszych celebracji jest transmisja live, czyli na żywo. Jeszcze raz powtórzę, żeby pamiętać, jutro o godzinie 15 i godzinie 18, Wielką Sobotę o godzinie 20, wieczorem o 8 i msza święta rezurekcyjna w niedzielę o godzinie 9. Tylko pamiętać trzeba ten link tajnekomplety.com. tajnekomplety.com. Jeżeli oglądacie, to na pewno już będziecie pamiętać. W Wielką Sobotę zawsze była tradycja, że setki czy nawet tysiące koszyczków tu się pojawiało z pokarmem wielkanocnym. I ksiądz zawsze miał przyjemność święcić te pokarmy wielkanocne. No w tym roku odpuścimy sobie, bo z wiadomych względów, ale proszę głowę rodziny, ojca, ale mama też może być, ażeby na początku śniadania wielkanocnego w niedzielę właśnie pobłogosławić pokarmy wielkanocne. A ja potem, gdy przyjdę w odwiedziny do was do domu, niekoniecznie po kolędzie, to wtedy jeszcze pobłogosławię raz jeszcze to, co będzie na stole. A teraz będzie przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ołtarza wystawienia. Sław języku tajemnicę ciała i najdroższej krwi, którą jako łask krynicę wyda w czasie ziemskich dni. Ten, co matkę miał dziewicę, króla rodu w grobie czci. W noc ostatnią przymierzy z tymi, których brać mi zwała, pełniąc wszystko jak należy, czego przepis prawny chciał. Tam 12 się powierzy i na pokarm zdrowskich da. Słowem jest wcielone słowo, chleb zamienia ciało swe. Wino krwią jest Chrystusowo, darmo wzrok to widzieć chce. Tylko wiara Bożą mową pewna.
myśl o tym w serca śle. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas. Co dla zmysłów niepojęte, niech do